To jest dzisiejszy puls biznesu. Dzisiejszy, świeżutki. Tomek, ja wiem, jak kupił to 20 minut temu. Działamy bardzo szybko. Niemiecka firma logistyczna kupuje działkę, żeby zbudować magazyn. Na początku 20 tysięcy metrów kwadratowych, docelowo czterokrotnie większy. Czyli czterokrotnie większy to będzie około 8 hektarów pod dachem. Wałbrzyska specjalna strefa ekonomiczna Invest Park ma nowego inwestora, Renus Logistics, firma logistyczna z 460 oddziałami i 25 tysiącami pracowników na świecie. Obecna w Polsce od 1995 roku. Inwestor kupuje w Bolesławcu dużą działkę, 25 hektarów. Zbuduje tu halę na magazyn dla branży e-commerce. Początkowo 20 tysięcy metrów kwadratowych, a potem gdy pojawią się kolejni klienci, może nawet 80 tysięcy metrów. W pierwszym etapie firma zatrudni 200 osób. Docelowo może być kilka razy więcej. Więcej informacji na tej sali musicie Państwo mogli usłyszeć w piątek o godzinie 12, bo tutaj o godzinie 12 nastąpi podpisanie notarialnego, w wyniku którego firma Renus Bolesławiec, kupi tę działkę i rozpoczyna wielką inwestycję. No, można powiedzieć, że to jest największa transakcja finansowa, jeśli chodzi o obrót nieruchomościami w ostatnich latach. No i charakter inwestycji powoduje, że jeśli chodzi osoby poszukiwane do pracy, to tak jak Państwu już wielokrotnie mówiłem, tutaj będzie też duża szansa na to, że również osoby z bardzo małymi kwalifikacjami znajdą pracę. To jest bardzo ważne. W tym również kobiety.